Dzień dobry, naszym gościem jest przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Jan Bury. Dzień, Dzień dobry, dobry, panie pośle. Spodziewał się pan, że PSL, który tak bardzo zgodę chce budować, tym razem doprowadzi do awantury w Sejmie? Nie, nie spodziewałem się. Byłem przekonany, że właśnie propozycja nasza jest taką propozycją zgody, propozycją, która może połączyć wszystkie kluby od lewa do prawa, bo są w Sejmie takie sytuacje. Gdzie potrafimy być y, tak samo myślący? Ta uchwała przykład, w sprawie Jana Pawła II w Sejmie powinna być przyjęta, y, y, nawet jeśli nie ma szans najmniejszych na to, żeby była przyjęta przez aklamację. Najlepszą rzeczą jest, jak takie uchwały upamiętniające taki fakt, takie wydarzenie, postać, historyczne jakieś fakty, bardzo ważne dla państwa, dla świata, dla kraju, dla kościoła także jak przyjmują przez aklamację. To jest wtedy no tak powiedziałbym najwyższy akt solidarności Sejmu z tą postacią, z tą osobą, albo też jest takie wyrażenie właśnie takiej woli. Ale to już jest jasne, aklamacji natomiast nie będzie. Myślę, jest że aklamacji nie, nie, nie będzie, natomiast jeśli nawet nie będzie, to ja jestem zwolennikiem, żeby tą uchwałę przegłosować. Natomiast czy to będzie mieć miejsce dzisiaj? Nie wiem. Jest w tej chwili chyba za parę minut rozpocznie się Komisja Kultury w tej sprawie. Komisja Kultury myślę, że w sposób... Yy, trudny, bo ta uchwała jest krótka w swojej treści i wymowie. przyjmie tą uchwałę. A czy pani Marszary wprowadzi to w porządek obrad i czy na tym będzie dzisiaj dyskusja, czy nie? Nie wiem. Uważam, że nie może być tak, że mniejszość, nawet jeśli to jest kilkunastu, kilkudziesięcioosobowa, będzie terroryzować większość w Sejmie. A PSL dopuszcza możliwość jakiejkolwiek modyfikacji tej treści, tego projektu, który został ależ, zaproponowany? Ależ tak. Od początku, dwa tygodnie temu, kiedy tą propozycję uchwały klub nas złożył na prezydium i na konwentację seniorów była ogólnie zgoda z wyjątkiem tylko jednego klubu ruchu Palikota. Ale pani marszałek wtedy zaproponowała, żeby wicemarszałek Grzeszczak uzgodnił treść tej uchwały z innymi klubami, więc był czas na to, żeby wszyscy przedstawiciele w tym także ruchu Palikota, żeby ewentualnie swoje poprawki do tej uchwały wniósł. Nie wniósł, a teraz tylko krytykuje. Panie przewodniczący, ma pan przekonanie, że ten fragment, w którym w uchwale została zapisana nadzieja, czyli że Sejm wyraża nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków zachętą do podejmowania i kontynuowania jego dzieła. To jest ten fragment, który chyba budzi największe kontrowersje. To jest coś, co mogłoby zniknąć z tego projektu? Ja powiem inaczej, za chwileczkę jest Komisja Kultury. Ona ma takie prawo, żeby ewentualnie w tej uchwale zmienić zdanie, wyraz, dopisać wyraz. Ma takie uprawnienia. Będzie na komisji pan poseł Jerzy Stefaniu, który był autorem tejże uchwały Sejmu. Komisja może w drodze głosowania do tej uchwały prowadzić poprawki. Ona naprawdę... Istoty i sensu tej uchwały już nie zmienią, ale są możliwe tego typu poprawki. Jesteśmy na to otwarci, bo zgoda w tej sprawie byłaby najlepsza. Nie, no, usunięcie z, tej, z tego projektu fragmentu o wyrażaniu nadziei na to, że kanonizacja zachęci Polaków do podejmowania, kontynuowania dzieła papieża Polaka, zmieni jednak tę y, uchwałę? Zostawmy to dyskusji w Komisji Kultury. Posłowie są odpowiedzialni. Pan poseł Stefaniuk jest osobą bardzo otwartą na, na propozycje zmian. Chodzi o to, żeby tą uchwałę Sejm mógł przyjąć przed kanonizacją. Przyjmowanie tej uchwały dwa tygodnie, trzy tygodnie po tym fakcie już nie będzie jak gdyby tym wymiarem, który dzisiaj mógłby być, jeśli byśmy w Sejmie przez aklamację przyjęli taką uchwałę. A jeśli Sejmowi się nie uda, to będzie poszukiwanie ratunków w Senacie, bo tak też już wcześniej bywało. Nie wiem, na pewno my w Senacie nie będziemy już tej propozycji składać. Nie wiem na czy Senat się zbierze, bo chyba się nie zbierze przed dniem kanonizacji. Senat no, już. Dziś się zbiera i, i jutro, więc nie, teoretycznie nie, nie, nie możliwość nie. jakiegoś awaryjnego wyjścia pewnie jest. Nie wiem, czy, czy, czy będzie taka propozycja. Uważam, że ta propozycja i ta formuła była bardzo dobra. Przypomnę, że kilka tygodni temu jeden z klubów zgłosił projekt ustawy, żeby niedziela była dniem bardziej wolnym, jak jest. Więc nasz projekt naprawdę jest sensownym rozwiązaniem i wyjściem naprzeciw wielkiej osobowości, wielkiej postaci, nie tylko Kościoła, ale także Polaka, wybitnego Polaka, myślę, że największego Polaka ostatnich czasów. Leszek Miller mówi dziś, że PSL próbuje zbić kapitał polityczny na osobie Jana Pawła II. Leszek Miller zawsze w takich sytuacjach używa niepotrzebnie politycznych argumentów, a czasem są takie chwile, gdzie trzeba schować politykę głęboko, a pokazać, że jesteśmy solidarni w tak ważnym dniu i w tak ważnym akcie jak kanalizacja Jana Pawła II. Dla zdecydowanej większości Polaków to jest ważny moment, ważny dzień, a Sejm jest miejscem, który właśnie może i powinien taką uchwałę podjąć. Jan Paweł II kilkanaście lat temu był gościem specjalnym polskiego Sejmu. Wielu, w tym także polityków lewicy, z tego dnia się wtedy bardzo. Bardzo cieszyło. Winniśmy także ten moment i ten akt wielkiej kanonizacji Jana Pawła II jako papieża, ojca i Polaka uczcić. Pytanie, czy będzie Solidarność w zupełnie innej sprawie, w sprawie innej uchwały, bo szykuje się spór o 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Tu projekt uchwały przygotowało SLD. PSL poprze ten projekt. Nie widziałem tego projektu jeszcze, ale powiem tak. 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Ten rok w ogóle to jest taki rok naszych ciekawych rocznic. 10 lat w Unii, 15 w NATO, 25 wolnej Polski. To na razie te uchwały rocznicowe rok. się nie udają, Okrągły Stół. No Okrągły Stół się właśnie nie, nie udał, aczkolwiek też była intencja. My jesteśmy klubem e, odpowiedzialnym i potrafimy być solidarni w tak ważnych momentach. To w projekcie Morszowice... SLD pisze tak. Szczególne podziękowania CMRP kieruje wobec rządu Leszka Miller'a, który sfinalizował negocjacje w Kopenhadze i podpisał traktat akcesyjny. I wtedy dopis... się pod dopiszemy takim do, do, do tego projektu, a najlepsze, największe zasługi w Kopenhadze e, oddał wicepremier Józef Kalinowski z PSL, który wynegocjował te najlepsze warunki dla polskiego rolnictwa, bo Miller wtedy niewiele z Ciemuszewiczem zrobił. Czyli co? Nie będzie zgody? I, wtedy taką treść... I dopiszemy jedno zdanie i wtedy się pod tym podpiszemy. I każdy bo, będzie bo to... dopisywał swojego premiera, ministra, wicepremiera. I... Żartuję, żartuję sobie oczywiście, bo to był wtedy ważny moment. PZL był wtedy w koalicji rządowej. Wtedy rzeczywiście udało się wiele. Ja osobiście i PZL uważamy, że 10 lat temu Polska podjęła, to nie może, może nie powiedziałbym, że to były 10 lat świetnych. Ale jak popatrzymy sobie, jaka Polska była 10 lat temu, jakaś dzisiaj, to wszyscy widzimy, jak wielkie krogi wydarzenie wtedy miało miejsce, że Polska jednak wstąpiła do Unii Europejskiej, że była Kopenhaga, że było referendum, że w wielu gminach, w wielu powiatach Polacy byli innego zdania. Nawet w moim województwie podkarpackim były takie gminy, gdzie ludzie nie chcieli być w Unii Europejskiej. Dzisiaj nawet ci ludzie zmienili zdanie, bo Unia zmieniła polską rzeczywistość. A to, jak bardzo Polska się zmieniła i wystarczy porównać. Ukraina 25 lat temu była w tym samym miejscu, co Polska. My dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dzięki Unii także Ukraina niestety jest swoim wielkim problemem. A czy ponad 7 milionów złotych na spot o 10 latach świetlnych w Unii Europejskiej, to są Pana zdaniem dobrze wydane pieniądze? Widziałbym możliwość inne na lepsze wydanie pieniędzy unijnych czy budżetowych. Ale powiem w ten sposób. Na pewno my byśmy sobie w swojej partii, w klubie na taki wydatek nie pozwolili, bo nie mamy takich pieniędzy. Jesteśmy partią skromną i mamy tą kampanię europejską skromną. Tylko, że ale, te pieniądze nie wydaje partia polityczna, ale rząd. Ale rząd. Tak, rząd podjął taką decyzję, pan premier yy, podjął taką decyzję z panią premier Bieńkowską, że taki spot z okazji lat 10 bycia w Unii Europejskiej przygotowany będzie. Czy powinien być tak drogi? Osobiście wątpię. Sam spod nie kosztował aż tak dużo. Emisja kosztuje oczywiście lwią część tych pieniędzy. Pan mówi premier, pani wicepremier podjęli decyzję, tylko że PSL jest w koalicji, a zgodnie z deklaracją no, koalicyjną ponosi odpowiedzialność, współodpowiedzialność za całość bo, działań rządu bo, bo, i bo, wszystkich jego resortów. Ostatnie spod, zdanie spod, jest, spod, jest rząd, spod jest rządowy. Tu się nie, nie będę podpisywał pod wnioskiem PiSu. Spod jest rządowy. Bierze pan a, odpowiedzialność za ten spod także? Jesteśmy w tym rządzie. A, a prezentował ten ten spot pan premier i pani wicepremier i oni we dwójkę prezentowali ten spot opinii publicznej jako inauguracyjny spot tych dziesięciu lat świetnych. Ja podzielam fakt, że Polska w 10 lat... Zrobiła niesamowity krok. Jesteśmy najlepiej, e, najlepiej przygotowanym po latach dziesięciu krajem do, do otwartej konkurencji na wolnym rynku. Jest pewien kłopot. Bo rzeczniczka rządu mówi, że rząd jest zobowiązany co roku promować ideały unijne. Pytanie, czy pan zna takie rozporządzenie unijne, które o tym właśnie mówi? E, inaczej. Pieniądze unijne są także na promocję, na promocję różnych projektów, programów i faktu e, gdyby bycia w Unii Europejskiej. No właśnie, pa pamięta... państwa członkowskie powinny promować fundusze unijne, a nie ideały Unii Europejskiej, odpowiada rzecznik Komisji Europejskiej w Polsce. Właśnie, fundu... pamiętam kiedyś minister rolnictwa Marek Sawicki był krytykowany za to, że promował sukcesy i promował e, fundusze unijne, które były na rolnictwo, na promocję polskiej żywności, polskiej jakości. Był krytykowany, bo Lóg pojawiał się w tych spotach w czasie kampanii wyborczej, więc <śmiech> <śmiech> trudno nie było podejrzewać, że jest to element kampanii wyborczej to, w jego to, wykonaniu. To więc właśnie myślę, że nie jest problemem sam spot, tylko dla wielu problemem jest to, w jakim momencie ten spot został emitowany, ale... E, ten, ten fakt był 4 maja na, na nasze, jak gdyby... To jest błąd, że w czasie kampanii wyborczej ten spot się pojawia i budzi kontrowersję? Nie nazwałbym tego błędem, ale dla opozycji jest to okazja do, do zbijania na tym kapitału. Wicepremier Piechociński mówi, że zamiast tantiem dla Paula McCartneya lepiej byłoby wspierać polskich artystów. Ma pan pomysł, kogo należało wykorzystać, czy, czyj utwór należało wykorzystać w tym spocie? Nie myślałem nad tym, ale czy to zawsze musi być utwór? To czasem może być po prostu solidnie wypowiedziane zdanie, słowo albo pokazane wielkości, cyfry i procenty, na przykład taka, jaka jest w tym spocie. Po, przez 10 lat Polska swój PKB powiększyła o kilkanaście procent, Polska zmieniła swój wizerunek, swój kształt, Polska wybudowała największe inwestycje w ostatnich... W 20-30 latach właśnie w tym okresie. Panie przewodniczący, żeby nie było tak różowo. W kopalniach masówki, za chwilę manifestacja w Katowicach, potem za kilka tygodni w Warszawie. Górnicy o sobie przypominają. No pytanie, czy politycy koalicji przypomną sobie o zapowiedziach dotyczących górniczych emerytur. Co się dzieje z reformą górniczych emerytur? Trudny problem. Kopalni. To wiemy nie od dziś. Są przykłady. Są przykłady w Polsce. Kopalni. Świetnie funkcjonujących, na przykład kopalnia na wschodzie Bogdanka jest po debiucie giełdowym, jest dzisiaj kopalnią, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych, jest bez udziału praktycznie skarbu państwa i sobie świetnie radzi. I są kopalnie śląskie, gdzie na przykład Jaszrzemska spółka węglowa ma inny typ węgla, bo tam jest węgiel koksujący, bardziej energetyczny. Jaszemska spółka jest na giełdzie papierów wartościowych, też sobie świetnie radzi, ma zyski i jest przykład. Kompanii węglowej, która sobie absolutnie w warunkach rynkowych nie potrafiła poradzić. Pytanie Co jest zrobić z, z tymi, które sobie nie potrafią poradzić? Zamykać kopalnie kolejne w Polsce? Moim zdaniem trzeba podejmować odważne decyzje restrukturyzacyjne. Co to znaczy odważne decyzje restrukturyzacyjne? Zamykać te kopalnie, które sobie absolutnie nie radzą? Jeśli jest sytuacja taka, że w grupie kilkunastu kilkudziesięciu kopalń, dwie czy trzy, trzy są absolutnie nierentowne przez ostatnie kilka lat mimo podejmowanych działań, to być może trzeba te kopalnie wyłączyć z produkcji na dwa albo 5 lat. Przecież kiedyś do tej produkcji, wydobycia, jak będą warunki ku temu sprzyjające, można zawsze wrócić. To nie jest nic nowego, ale mało to. Trzeba też popatrzeć dzisiaj na to, jakie funkcjonują wynagrodzenia, pensje u górników, na czym polegają dalej przywileje górnicze, związkowe, w tym na przykład tak zwane deputaty węglowe. Proszę Państwa. Górnicy dzisiaj to są pensje, wysokie pensje, to są trzynastki, to są barburki, to są ciągle ekwiwalenty emerytalno-rentowe, deputaty węglowe, także, a pamiętajmy, to jest dzisiaj wolna gospodarka rynkowa. Jeśli to na węgla dzisiaj wydobywana każda jest ze stratą, to jest pytanie, kiedy i na jak długo wystarczy tych pieniędzy, żeby ciągle dosypywać? To pan mówi, trzeba się przyjrzeć. No to rząd przyglądał się sprawom dotyczącym emerytur górniczych i uprawnień emerytalnych. I co z tego przeglądania wynika? Coś w tej kadencji się jeszcze wydarzy? Będą ograniczone uprawnienia emerytalne górników? Nie wiem, czy to się uda zrobić w tej kadencji. No, ale, premier zap zapowiadał, ale, że się ale uda. Ale osobiście z tego... uważam, że będzie. trzeba w górnictwie polskim, w tym w kampanii węglowej, podjąć radykalne działania restrukturyzacyjne. Co będzie z górniczymi uprawnieniami emerytalnymi? Jest wola koalicji do tego, żeby zmieniać te uprawnienia? Jeśli ten rząd potrafił robić reformę emerytalną, jeśli potrafił zrobić reformę OFE, jeśli potrafił przywileje mundurowych służb zmienić, a potrafił. Wszystkie rządy mówiły, ale ten rząd to zrobił. Pileji mundurowe także zostały zmienione od nowego roku. Praca w mundurówkach trwa 10 lat dłużej, prawda? Przechodzą ludzie w tej chwili, będą przechodzić ci, co nowo są nabierani na emeryturę później. To myślę też, że powinniśmy odważnie podjąć i te wyzwania. Jan Bury, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Marcin bardzo. Zaborski, do usłyszenia.